Mafie, służby, loże, szczęść Boże! Witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Minęła XT20. Nareszcie coś się działo w tym programie i mamy nowego Janusza Kowalskiego, którego, jak teraz sobie pomyślałem, dawno już nie było. Pan Kaleta nic nie wniósł do rozmowy, podobnie jak poseł Kowalski za najlepszych czasów, ale chociaż było śmiesznie. I znowu, jak za dawnych czasów, zaczynamy od Borysa Budki. Zapraszam do oglądania. Sejm Rzeczpospolitej powinien zająć się kompleksowym wyjaśnieniem zaniechań, zaniedbań tej władzy, nie tylko w sferze finansowej, ale również jeśli chodzi o zdrowie i życie Polaków. Stąd Sejmowa Komisja Śledcza jest jedynym organem, który może to kompleksowo wyjaśnić. Pani przewodnicząca von der Leyen sugeruje, aby zarezerwowała sobie pani termin na przesłuchanie przed komisją pana Budki. Po tym, jak osiągnął pełnię władzy w Platformie, jak widać, jego ambicje sięgają być może Brukseli. Proszę ostrzec Donalda Tuska. Olgę Semeniuk też kiedyś nazwałem Januszem Kowalskim. No i jak to powiedzieć? Nic od tamtego czasu się nie zmieniło. Niestety w słowach mojego przedmówcy jest oprócz dużej liczby słów zero treści, zero przekazu i niestety zero prawdy. Odnosząc się jeszcze na wstępie do powołania, koncepcji powołania Komisji Śledczej przez pana Borysa Budkę, rozumiem, że ta aktywność jest związana z jednym z ostatnich wywiadów Grzegorza Schetyny, w której określał, w jakim stanie zostawiał Platformę Obywatelską, a w jakim ona się znajduje obecnie. Niestety tego typu działania nie przyspieszą końca pandemii, szanowni państwo, i też brak tej konstruktywnej rozmowy, czego dowodem jest wypowiedź mojego przedmówcy, o tym świadczy i też nie doprowadzi do szybszego zwalczenia pandemii. Jeśli chodzi o Narodowy Program Szczepień, szanowni państwo, oprócz tego, że Platforma Obywatelska ośmiesza się codziennie, insynuując, opowiadając o tym, że nie ma dostępu do liczb, nie ma dostępu do informacji związanej z tym, ile osób zostało zaszczepionych, no to odsyłam również do strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jak również do strony Ministerstwa Zdrowia. Tam są transparentne wyniki i bilanse dotyczące tego, ile osób zostało zaszczepionych. W dniu wczorajszym przekroczyliśmy milion tak naprawdę dawek, ponad 150 tysięcy osób już przyjęło pierwszą i drugą dawkę szczepień, a jeśli chodzi o łańcuch europejski, łańcuch krajowy, no to doskonale państwo wiedzą, szczególnie z opozycji, że odbyło się w tym tygodniu spotkanie, które ma być ponad podziałami politycznymi, bo najgorsze, co możecie, szanowni państwo, zrobić, to teraz po raz kolejny instrumentalnie wykorzystywać poszczególne grupy środowiskowe, które będą podlegać pod szczepienia, pod Narodowy Program Szczepień i robić z tego wielką politykę. To spotkanie miało przede wszystkim doprowadzić do konstruktywnej rozmowy i wyciągnięcia wniosków. Co robimy, jeśli łańcuch europejskich dostaw opóźnia się, jeśli etapy, które były zapowiedziane, niestety z różnych przyczyn, prawdopodobnie związane jest to z dużą liczbą beneficjentów tego programu i z tym, że cała Europa czeka na te szczepionki. I tutaj szukaliśmy rozwiązań dotyczących tego, czy szukamy tych szczepionek poza Unią Europejską, co robimy, jaki jest tego plan. I dziękuję oczywiście poszczególnym przedstawicielom opozycji, którzy zgłosili te konstruktywne uwagi. Ale to, co się dzisiaj w tym programie dzieje, te pierwsze 10 minut wypowiedzi moich przedmówców, tutaj nie ma żadnej merytoryki. Jeżeli chcecie rozmawiać o liczbach, to oczywiście zapraszam zarówno do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jak i o gospodarce możemy rozmawiać w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii. Ale tutaj padł poważny zarzut, trzeba przyznać. Jacek Protas powiedział, że wy zrezygnowaliście ze szczepionek, które mogłyby przyjść w drugim kwartale. No tak powiedział pan poseł przed chwileczką. To oczywiście jest kłamstwo, które tutaj prezentuje jak zawsze Platforma Obywatelska. I jeszcze raz mówię, każde etapy, jak również uchybienia dotyczące tego programu, czy etapowości trwania tych szczepionek mogą być bezpośrednio konsultowane z Ministerstwem Zdrowia. Mogą państwo z tych stron korzystać, mogą państwo dzwonić. Przecież my jesteśmy również dostępni pod telefonami i jesteśmy w stanie wytłumaczyć, dlaczego jeden producent zdecydował się na to, że przesuwa w czasie dostarczanie tych szczepionek. Dlaczego drugi na przykład zakomunikował taką informację? Odbywają się briefingi prasowe na co dzień, których zadaniem jest komunikowanie tych informacji. Więc bardzo proszę, zanim państwo będą rzucali jakieś kłamstwa, które niestety są bardzo negatywnie odbierane przez społeczeństwo, to bardzo proszę, żebyście państwo mieli potwierdzenie w danych. Odnośnie... Jeżeli nie macie nic na sumieniu, to również to myślę, że zagłosujecie za tą komisją, która rozwieje wszelkie wątpliwości. Panie pośle, odnośnie Komisji Śledczej wypowiedział się również Marek Sawicki. Posłuchajmy tej wypowiedzi. Uważam, że jest to gra wokół pustego, że nie ma sensu.
Borys Budka doskonale wie, że większość parlamentarną w Sejmie ma PiS i komisji nie powoła. Natomiast jeśli ciągle chce się zajmować ściganiem PiSu, a nie ma żadnej koncepcji na lepsze, mądrzejsze rozwiązania, które chwycą obywateli, to być może niech zrezygnuje z polityki. I teraz nowa persona w naszym programie. Poseł Protasiewicz, reprezentant Koalicji Polskiej, a dokładnie Unii Europejskich Demokratów, który mnie zaskoczył bardzo fajną i sensowną wypowiedzią. Posłuchajcie. Dużo lepiej byłoby, gdyby pan przewodniczący Platformy Obywatelskiej swoje pomysły, wymagające oczywiście poparcia, przynajmniej całej opozycji, a oczywiście Marek Sawicki ma rację, że większości, żeby je wcześniej konsultował z klubami innymi, a nie zaskakiwał nas. Ale myślę, że szybko o tym pomyśle Komisji Śledczej Platforma zapomni wobec realnych problemów, które stają już od teraz, zarówno przed polskimi przedsiębiorcami, bo okazuje się, że 1 lutego zamiast otworzyć czy umożliwić działalność restauracjom, hotelom i pensjonatom, czy nawet wyciągom górskim w reżimie sanitarnym, to te obostrzenia, które już kosztują tysiące złotych i w zasadzie grożą bankructwem bardzo wielu polskim małym i średnim przedsiębiorstwom, będą przez rząd przedłużone. To po pierwsze. A po drugie, panie pośle, dzisiaj będzie decyzja w tej sprawie. Jeszcze nie wiemy. Pan już wie? Wiemy tylko tyle, że zapowiada się niewielkie poluzowanie. Najprawdopodobniej będzie dotyczyć to sklepów w galeriach handlowych i być może tylko i wyłącznie podróży służbowych w kontekście wykorzystania miejsc noclegowych w hotelach i pensjonatach. Proszę mi powiedzieć, bo to się zwracam do pani minister Semenik, w jakim sensie tłok w galerii handlowej jest mniejszym zagrożeniem dla zdrowia Polaków niż możliwość skorzystania z restauracji w reżimie sanitarnym, kiedy co drugi albo co trzeci stolik byłby tylko udostępniony, a ludzie nie musieliby drżeć o swoją przyszłość i o swoje biznesy, zarówno ci, którzy są właścicielami, jak i ci, którzy są pracownikami. Bowiem tarcza, tak zwana tarcza... To panie pośle, niech Olga Semeniuk się odniesie, bo pan już zadał pytanie. Ale tylko jedna rzecz. Ponieważ tarcza jest dziurawa. Dzisiaj przedsiębiorcy otrzymują odpowiedzi negatywne na złożone wnioski bez żadnego uzasadnienia. Nie wiadomo, dlaczego odpowiedzi są negatywne. Lakoniczna informacja, że Polski Fundusz Rozwoju działa w oparciu o przepisy prawa i niestety odmawia udzielenia wsparcia finansowego dla firm, które są na granicy bankructwa. Panie pośle, mamy dwa zarzuty. Olga Semeniuk niech się odniesie. Bardzo proszę. Mój przedmówca mówi o pomocy, która idzie w tysiące złotych, a ja mówię o pomocy z budżetu państwa, która przekroczyła 175 miliardów złotych. To jest ta różnica i też odniesienie się do pana słów związanych z dziurawą tarczą. Jeśli chodzi o tarczę PFR-u 2.0 finansową, to doskonale pan wie, że ona wymaga notyfikacji z Komisją Europejską. Zarówno budżet, jak i kryteria muszą być zaakceptowane przez Komisję Europejską. Jaka jest różnica, szanowny panie, jeśli chodzi o centra handlowe, galerie handlowe czy sklepy, a restauracje? Między restauracjami a centrami handlowymi dość prosta. Do restauracji idzie pan po to, aby przebywać w dłuższej perspektywie czasowej w celach towarzyskich, gdzie kumulacja jest dużej liczby osób w zamkniętym pomieszczeniu. Do sklepu idzie pan po to, aby zakupić towar, wejść do sklepu, zakupić towar i z niego wyjść. To jest ta różnica. Wydaje się, że po 10 miesiącach trwania pandemii to są dość oczywiste zjawiska, o których nie powinnam tutaj tak naprawdę uczyć pana posła. Ale czy pani minister kiedykolwiek była, korzystała chociażby z drive-thru w McDonaldzie? Czy pani widziała, jaki jest tłok w kuchni tych restauracji, które pozwolono funkcjonować? Dlaczego niszczycie polskich przedsiębiorców? Ale wydaje się, że to jest jednak kolejka w samochodach. Jednak tutaj mamy do czynienia z izolacją i separacją. No wydaje się, że jednak siedzenie w restauracji przy jednym stoliku 5 osób, a siedzenie w samochodzie i czekanie w swojej kolejce, to są dwie różne kolejki. Czy pan poseł się zgodzi z tym? W cztery osoby albo w 5 w samochodzie. I oglądanie, jak w kuchni tłoczy się kolejne panie, 10 osób. Panie pośle, pani minister, panie pośle. Znaczy, niech pani powie, że panie pośle, jeszcze to są pani absurdy. Zechce, to są absurdy, o czym pan mówi. Szanowni jeszcze, państwo, jeszcze no pani jednak... Jeszcze zechce udowodnić, że na jak mówią wszyscy jednocześnie, to ciężko zrozumieć. Ale przyznam szczerze, że różnica naprawdę... między drive-thru na wynos jedzeniem, a jedzeniem w restauracji no jest jakaś tam fundamentalna, trzeba przyznać, ale... I teraz posłuchajcie posła Kalety. Kompletnie nic on nie wniósł do dyskusji, ale z wielkim bananem na twarzy słuchałem, kolokwialnie mówiąc, jego orania.
i niewinnych. W takim razie Piotr Kaleta, bardzo proszę, żeby się odniósł. Pani redaktor, skoro pan poseł się do mnie odniósł... Jacek, poczekaj chwileczkę, teraz ja mówię. Kompletne bzdury, no można by powiedzieć, że niedaleko pada Protasiewicz od Protasa, bo te słowa, które wypowiedziały, są niejako wspólne. Kłopot jest w tym, że rzeczywiście one niewiele wnoszą, bo one mają tylko i wyłącznie charakter polityczny, takiego politycznego jątrzenia. Ja tutaj występuję z takim apelem do szanownej pani redaktor, żeby panu Protasowi nie przeszkadzać w czasie jego wypowiedzi, ponieważ no, wygląda na to, że on się wykuł jakieś regułki, które musi powiedzieć, które mają w przekazie dnia, bo nic innego powiedzieć mądrego nie potrafią. I wracając do tego, co powiedział pan Borys Budka. No, proszę państwa, przecież posłuchajmy tak na dobrą sprawę, co ten człowiek mówi na okrągło. To taka katarynka, polityczna katarynka. On powtarza non-stop, że coś się dzieje nie tak, że coś jest nie w porządku, że są jakieś nieprawidłowości i tak dalej, i tak dalej. Otacza się tymi swoimi dwoma kowbojami, którzy są zaprowadzani na te różne kontrole. Mam tu na myśli tych dwóch posłów, którzy tam stali obok niego. Nic cały czas z tego wynika, tylko to jest takie jątrzenie. Teraz, kiedy wszystkie ręce powinny pójść na pokład, oni wymyślają jakąś bzdurną komisję śledczą, która oczywiście nie ma racji bytu, nie ma szans powołania. I teraz chciałbym się odnieść do tego, co powiedział pan poseł w masce z piorunem. Panie pośle, no pan jest chyba pierwszą kadencję w Sejmie, to pan doskonale powinien już to wiedzieć, bo to już trochę trwa, ale może pan nie wie. Otóż komisja śledcza, którą chce powołać Platforma, którą chce powołać Lewica, którą chce powołać opozycja, nie jest po to, żeby cokolwiek sprawdzić, tylko po to, żeby była tworem PR-owym, która będzie po prostu podbijała, że coś jest nie tak. Jeżeli państwo macie wątpliwości, są do tego odpowiednie organy, do których też i tak zgłaszacie non-stop, że tam do prokuratury, że coś się dzieje, coś złego, coś niedobrego, nic z tego nie wynika. Niech wam pomogą sędziowie, których uważacie za swoje autorytety, ale też pewnie nic z tego by nie wyniknęło. Natomiast to, co pan mówi o torturach, proszę pana, ja bym był bardzo ostrożny z tym, co pan w ogóle mówi, bo nie wiem, czy pan w ogóle zna definicję, co są tortury. A jeżeli pan je nie zna, to klasycznym przykładem jest to, co robiło Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, czyli bezpośrednio można powiedzieć ta matka partia waszej tutaj lewicy w latach mrocznego komunizmu po 45 roku. Niech pan sobie zobaczy, na czym polega tortura, a później niech pan zabiera głos, bo to, że pan założy maskę z piorunem, nie oznacza, że pan jest jakimś tutaj zbawcą ludzkości, że pan jest wojownikiem o wolność i demokrację. Jest dokładnie odwrotnie. Bo to, żeby to zrozumieć, to trzeba być może, wie pan, właśnie sięgnąć najpierw do swoich korzeni. Nie wiem, czy ja dobrze widzę na pana czole, że się pan robi trochę czerwony ze wstydu. To dobry objaw. To dobry objaw, bo to być może sprawia, że pan... Proszę wyregulować sobie kamerkę. Proszę sobie wyregulować kamerkę, panie redaktorze. Natomiast ja chcę powiedzieć, że... Natomiast panie redaktorze, ja w 89 roku, panie redaktorze, byłem uczniem szkoły podstawowej. Ja myślę, że pan poseł, panie pośle. Ja no chcę powiedzieć, proszę skończyć. Nie wiem, co to jest, bo pandemia też sprawiła, że posłowie ci nowi nie znamy się ze sobą za bardzo, no ale domniemywam, że jest pan posłem, bo tam pan mówi o tym, że będzie pan popierał. W związku z tym naprawdę trzeba dużo tutaj takiej własnej takiej powagi w tym, co pan mówi, żeby mówić o tym, że Prawo i Sprawiedliwość nienawidzi kobiet. No proszę pana, skąd takie bzdury? No nauczyliście się tych regułek, które już funkcjonują od czasu, kiedy chodzicie po tych marszach. Ale to naprawdę nie funkcjonuje, to nie przebija się. Naprawdę my kochamy polskie kobiety i kochamy je i szanujemy. I wiem, panu powiem więcej. Kochamy także te najbardziej bezbronne polskie małe kobiety, które są jeszcze dziećmi, które są dziewczynkami, są pod sercem matek. Panie pośle, o kwestii aborcji jeszcze będzie. Ja się odniosę do słów. To bardzo króciutko, bo jeszcze mamy pana doktora, który się nie wypowiadał. Także panie pośle, króciutko, proszę się odnieść. Tak, ja chcę powiedzieć, że w 89 roku to ja byłem uczniem szkoły podstawowej, panie pośle, więc wydaje mi się, że pan chyba ma więcej wspólnego, ale ja panu nie przeszkadzałem. Proszę mi pozwolić skończyć. Myślę, że pan mi przeszkadzał. No właśnie pan mi przeszkadzał. A to proszę przeszkadzać, proszę, śmiało. Nie, no nie, nie ma zgody na przeszkadzanie. Przemysław Koperski, proszę. Dziękuję uprzejmie. Chcę powiedzieć, że członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej to możecie szukać państwo w swoich szeregach, a nie u mnie, ponieważ tak jak powiedziałem, ja w 89 roku... Byłem uczniem szkoły podstawowej. Cieszymy się bardzo, ale w pana partii są ludzie związani z PZPR-em i to jest fakt, ale idziemy dalej. W Prawie i Sprawiedliwości też są ludzie związani z PZPR-em, również w Trybunale Konstytucyjnym przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości są związani z PZPR-em, więc o czym my mówimy? PZPR, no pan obiema rękami się pod tym podpisuje, tak? Zna pan tą historię?
od PZPR. Wiedział pan, że byli mordowani górnicy w Polsce, kto wtedy rządził? Panie redaktorze, chciałbym się odnieść do tortur, jeżeli i do dziewczyn, bo pan mówił o tym, panie pośle, mówił pan o torturowaniu dziewczyn. No, czym innym, czym, jak nie torturą nazwać? Dobrze, panowie, nie wiem, dokąd zmierza ta wasza dyskusja, dlatego idziemy dalej. Widziałam, że Jacek Protas coś mówił, panie pośle, ja do pana przejdę za moment. Ręce. No to nie są tortury, panie pośle, czy to nie są tortury? Człowieku, no przecież sami na sztandarach nosicie, że to jest wojna. No to wojna to też tak, że to jest jakaś, no nie wiem, no też konfrontacja. No to z kim się chce? To jest wojna czy nie? Wie pan, co to jest jeżeli wojna? Jeżeli chce pan posłuchać języka ale wojny, to niech pan posłucha się... dyskusję. Poseł Kaleta strasznie przypomina mi Pawła Kozioła z kultowego serialu Rancho, a dokładnie z tą sceną. Wiele inicjatyw, żeby te... Ilu? Proszę mi nie przerywać. Oczywiście, nasza reprezentacja jest wciąż zbyt mała. Panie, ale ilu? Nie no... W takich warunkach nie możemy prowadzić debaty. Ale ja tylko o prostą odpowiedź proszę. No wie pan czy nie? Proszę. I teraz to, na co pewnie wszyscy czekali. Sławomir Mentzen. Ja już nie będę wam przeszkadzał. Prawie 10 minut z panem Sławomirem. Pozostaje mi się tylko z wami pożegnać. Do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć. Jeżeli pan nie słyszał dobrze czy nie? Czy tam ktoś próbował panią zagłuszać, tak, ale wydaje mi się, że kontekst pytania wychwyciłem. W roku 2020 w Polsce zmarło 75 tysięcy osób więcej niż powinno. Jesteśmy pod tym względem na drugim miejscu w Europie pod kątem nadmiarowej liczby zgonów. To jest tragiczny wynik. Nasz rząd działa w tym roku całkowicie tragicznie. I to kiedyś oczywiście trzeba rozliczyć. Ludzie w rodzaju pana Niedzielskiego, Morawieckiego, Szumowskiego powinni być rozliczeni. Chociażby za to. Do tego za te swoje nielegalne działania. Ponieważ już po ostatnich wyrokach sądów administracyjnych wiemy, że te obostrzenia nakładane na gospodarkę są po prostu nielegalne, ponieważ bez ogłoszenia stanu nadzwyczajnego nie można zakazać komuś działalności gospodarczej. Nie można tego zrobić rozporządzeniem, nie można tego zrobić ustawą, nie można tego zrobić nawet slajdem na konferencji prasowej. Takim slajdem też nie można kogoś zamknąć przymusowo w domu, ogłosić godziny policyjnej i te wszystkie nielegalne działania oczywiście powinny być rozliczone. Natomiast kwestia czasu, kiedy, czy w tym momencie, czy dopiero trochę później. Osobiście byłbym zwolennikiem tego, żeby komisja śledcza, która rozliczy tych ludzi, została powołana dopiero, kiedy już będziemy mieli tą całą sprawę z głowy, ponieważ jeżeli teraz by się to zaczęło, to ja nie mam żadnych wątpliwości, że oni będą robili kolejne rzeczy, za które trzeba by ich rozliczyć i dobrze byłoby to zrobić za jednym razem. Panie doktorze, dzisiaj to ustalmy jeszcze jedną rzecz, bo mówi pan przedłużenie o tych... Słyszał pan, że będzie przedłużenie, ale od razu powiem, że jeszcze konferencji nie było, na którą czekamy, ale zapytam pana w takim razie, bo rozumiem, że pan jest zwolennikiem tego, ale... żeby obostrzeń nie było żadnych, tak? To znaczy tak... Słusznie pani zauważyła, kilka dni temu rozpoczęliśmy zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy Otwieramy Gospodarkę. Mamy nadzieję, że w krótkim czasie zbierzemy ponad 100 tysięcy podpisów i tutaj posłowie z PSL-u czy Platformy Obywatelskiej będą mieli okazję w Sejmie poprzeć tą ustawę, tak żeby wreszcie otworzyć restauracje czy hotele. Dzisiaj rano widziałem badanie z Niemiec pokazujące, gdzie dochodzi do faktycznych zakażeń i okazuje się, że restauracje i hotele to jest margines marginesu. Do zachorowań, do zakażeń dochodzi w domu oraz w miejscach pracy. W związku z czym, gdyby bazować na tym, gdzie ludzie rzeczywiście chorują, trzeba by zamknąć mieszkania oraz wszystkie miejsca pracy. Ale panie doktorze, bo pan się powołuje na Niemcy na przykład. Po prawie roku tej epidemii powinniśmy... Zaraz pan skończy, tylko pan się powołuje na przykład na Niemcy. No tak, no. Trzeba też zauważyć, że na zachodzie te kraje mają bardzo restrykcyjne ograniczenia. W zasadzie tam jest pełen lockdown i w Wielkiej Brytanii, i w Niemczech, i we Francji, i we Włoszech. Tam są godziny policyjne, więc gdyby to było u nas, to myślę, że już by była mowa o łamaniu wolności, praw wszelakich. Ale u nas jest łamana wolność, ponieważ nasze firmy są zamykane zupełnie nielegalnie i rząd świadomie zamyka te firmy nielegalnie. Ja zgadzam się z panią, że w wielu krajach na zachodzie mamy lockdown, a w niektórych nie mamy. Na przykład w Szwecji nie mamy lockdownu, a nadmiarowych zgonów w Szwecji jest znacznie mniej niż w Polsce, co pokazuje, że polityka lockdownów powoli po prostu jest nieskuteczna. W całej Europie mamy ludzi, którzy przeciwstawiają się temu lockdownowi. Niestety w każdym, prawie każdym państwie Unii Europejskiej obecne rządy chcą wprowadzać ten twardy lockdown,
chcą zabierać ludziom chleb, możliwość pracy, możliwość życia normalnie. Mam nadzieję, że kiedyś ci ludzie na Zachodzie również zostaną rozliczeni, ale to już kwestia Holendrów, Francuzów, to, panie Niemców, doktorze, pan mówi o modelu szwedzkim, powołuje się pan na model szwedzki, to pani minister, bardzo proszę, żeby się do tego odniosła, bo tu też padł zarzut, że to jest wszystko nielegalne, te ograniczenia i tego być nie powinno. Jest pół minuty w zasadzie, to proszę dwa zdania, Olga Semeniuk. Pan doktor, oczywiście mój przedmówca, przedstawia sprzeczne tezy. Po pierwsze mówi o liczbie zgonów, po drugie mówi o tym, że gospodarka powinna być otwarta, po trzecie powołuje się na badania tylko jednego kraju. No, pragnę przypomnieć, że oprócz Niemiec mamy jeszcze inne kraje europejskie i doskonale pan wie, jak sytuacja wygląda chociażby we Włoszech czy we Francji. Już nie mówiąc o buncie też przedsiębiorców w Holandii, więc to nie jest żaden wyłam, jeżeli chodzi o Polskę i nastroje po prawie 11 miesiącach walki z pandemią. Pani minister, natomiast muszę to, brutalnie przerwać w tym momencie. Muszę brutalnie przerwać. Ja dokończy na pani swoją wypowiedź. Ale państwo nie macie swoich badań. Dokończy pani swoją wypowiedź tuż po serwisie, jak wrócimy w programie Minęła 9, a już teraz... Tak, no i wracając do tej dyskusji, oczywiście i tez, które się wykluczają, panie doktorze, bo naprawdę no, z jednej strony mówi pan o tym, że gospodarka powinna być otwarta, z drugiej strony mówi pan o liczbie zgonów. Oczywiście tutaj powinny być przez pana doktora brane pod uwagę takie kryteria, chociażby jak etap starzenia się populacji, czy właśnie liczba seniorów, która żyje w danym kraju. Rozumiem, że takich kryteriów pan nie bierze pod uwagę i po prostu w sposób populistyczny mówi pan, że w Szwecji jest wszystko oczywiście, otwarte. Oczywiście, że biorę. Tak Szwecja ma większe... Średnią proszę wieku pamiętać, niż Polska. Szwecja proszę, jest bardziej zurbanizowana niż proszę Polska. Proszę pamiętać również, a proszę ludzi tam również umiera pamiętać mniej o tym, niż że Polska, musi pan brać pod uwagę. Jest tam otwarta. Musi pan również brać pod uwagę takie rzeczy, jak chociażby wydolność służby zdrowia, jej rodzaj, jej możliwości i tym podobne rzeczy. Ale mówiąc już o gospodarce, bo w końcu chciałabym się do niej odnieść, bo tutaj wiele zarzutów padało a propos braku pomocy dla przedsiębiorców. Nie chcę znowu powtarzać tych liczb, nie chcę znowu powtarzać indywidualnych spotkań z biznesem, które prowadzimy od marca ubiegłego roku. Nie chcę mówić już o takiej pomocy związanej z sensu stricte, chociażby z obszarem turystycznym, gdzie ta pomoc jest skierowana. Nie chcę mówić, że tarcza wiosenna również na poziomie 7 miliardów złotych zostanie umorzona dla tych przedsiębiorców, którzy z niej skorzystali. Nie chcę mówić również o stopie bezrobocia. Nie chcę mówić o całkiem niezłej diagnozie, jeśli chodzi o wokandę europejską naszego kraju, dotyczącą właśnie ochrony miejsc pracy i utrzymania tej płynności finansowej. Nie chcę, panie doktorze, mówić o Nowym Ładzie, o którym pewnie pan jeszcze nic nie wie, ale warto to państwu przypominać, bo ten czysty populizm, ta agresja, to zło, te tortury, o których tutaj była mowa, które są po prostu niedorzecznym stwierdzeniem. One powodują tylko i wyłącznie chaos w społeczeństwie, a ten chaos nam teraz jest niepotrzebny. Przede wszystkim teraz, kiedy mamy, naszym głównym zadaniem jest wyjście z pandemii zarówno w obszarze społeczno-zdrowotnym, jak i gospodarczym. I tutaj ta pomoc, którą my kierujemy, rozporządzenie, które zostało przyjęte, rozszerzenie działalności kodów PKD o różne działy, w tym głównie gastronomię i hotelarstwo i turystykę, bo te obszary gospodarcze mierzą się z dużymi efektami ujemnymi COVID-19, to właśnie dowody na to, że ci przedsiębiorcy mogą trwać, że mają środki z budżetu państwa, które im w tym pomagają, a równolegle do tego tworzymy oczywiście, jest stworzona koncepcja Nowego Ładu, pakiet proinwestycyjny, polityka, biała księga polityki przemysłowej. To są rzeczy, o których wy nie macie w ogóle pojęcia i to jest problem. No to o różnych modelach można jeszcze długo... Bardzo przepraszam. To Sławomir Mentzel, jedno zdanie. I proszę. I to było dobre, co pan robiłeś. W Polsce umarło najwięcej ludzi od II wojny światowej, a w Szwecji niewiele więcej niż w roku 2018. No mimo, ale pani dalej, minister tego nie rozumie. Mimo, że gospodarki i restauracji nie zamknęli. Kilka dni temu zaczęliście się chwalić, że wreszcie uruchomiliście pomoc dla restauracji. Wie pani, ile procent punktów gastronomicznych dostało od was pomoc w tej serii? 5%, to ponad 90 dni po tym, jak te miejsca zamknęliście. O tych modelach można jeszcze długo pana badania. Tysięcy przedsiębiorców na brak pomocy pana przez badania, wiele miesięcy z internetu. I pomagacie teraz kilku procentom dobrze, tych punktów. Ucinam tę dyskusję, pani, bo szanowni państwo, to już do niczego nie prowadzi w tym momencie. Ja wracam jeszcze do Jacka Protasa. Jacek Protasiewicz bardzo chce zabrać głos, ale jedno zdanie, bo przecież aborcja czeka na nas wszystkich. Ten temat mam na myśli. Oczywiście, przepraszam, bo to źle zabrzmiało. Proszę mówić. W konferencji prasowej pani minister pewnie nie będzie na to czasu. Natomiast ja chcę powiedzieć tak, zacząć od tego, że... Ale panie pośle, to ja myślałam, że Jacek Protasiewicz to jedno zdanie tak powie i jedno proszę. Zdanie, bo pani minister dokładnie pominęła
Pani minister dokładnie pominęła jeden fakt. W Niemczech wypłacane jest 100% kosztów utrzymania biznesu i utrzymania pracowników. W Polsce maksymalnie 70% i to nie dla wszystkich przedsiębiorców. Jest wiele skarg, jest wiele lokali zamkniętych. Pani jakby żyła na innej planecie, w innym czasie. Nie, panie pośle. Nie, to pan żyje, to proszę pan pojechać, niestety nie żyje. To proszę pojechać do Karpacia, panie pośle. Dobrze, to teraz dyskusja zeszła na to, kto na jakiej planecie nie musimy jeździć, żeby wiedzieć, co tam się dzieje. Szanowni państwo, Jacek... i o tym rządzie, o pani Semeniuk i o pani Emilewicz. Po raz, tak, panią akurat słyszę, niestety jeszcze kogoś innego słyszę, który panią przekrzykuje cały czas. Znowu. Po raz drugi muszę stanąć w obronie konstytucji, tak samo jak ta konstytucja uchwalona przez lewicę w połowie lat 90. zakazuje zamykania komuś działalności bez wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Ta sama konstytucja zakazuje zabijania ludzi. Mamy pełną ochronę życia ludzkiego w Polsce. Artykuł 38 Konstytucji. Ten wyrok nie mógł być inny. I to, że lewica dopiero po 20 kilku latach zrozumiała, jaką konstytucję chwaliła w latach 90., to już nie mój problem. Pomysł zaś, żeby decydować... No ale słyszał pan, panie doktorze, przerwę na sekundę dosłownie. Uważam za barbarzyński. Mogę na sekundę przerwać, bo powiedział pan poseł przed chwileczką z lewicy, że przecież to jest niezgodne z konstytucją, że on tutaj uważa, myśli chyba wie lepiej niż prawnicy. To niech jeszcze raz przeczyta artykuł 38 Konstytucji podpisanej przez Aleksandra Kwaśniewskiego. A ja pana odsyłam do 68. Również jestem prawnikiem i każdy w Polsce ma prawo do interpretowania Czyli Konstytucji. Pan interpretuje na swój sposób, ale przyznać trzeba, że... Tak interpretują miliony kobiet w Polsce. Że większość, nigdzie... że prawnicy, konstytucjonaliści są tutaj zgodni, że jeżeli... Nie są zgodni, mamy zdanie odrębne, pani redaktor. Proszę nie wprowadzać błąd naszych odbiorców. Jest zdanie odrębne do tego uzasadnienia. Pan Proszę ma tutaj dzisiaj zdanie odrębne ewidentnie w tym temacie, że jest niezgodny z konstytucją jako jedyny. Musimy kończyć, bo czas nam się kończy. Na szczęście wszyscy zdążyli się wypowiedzieć. Olga Semeniuk niestety jakieś problemy techniczne musiała nas w związku z tym opuścić. Bardzo państwu dziękuję za to spotkanie i życzę dobrego dnia. Wszystkiego dobrego.